właśnie drogą wojewódzką numer 323 bodaj jechałem do Lubina. Jest to kolejne miasto egzaminacyjne, miasto, w którym odbywają się egzaminy na prawo jazdy, które będzie na moim kanale. Lubin to oczywiście miasto w województwie dolnośląskim i działa tutaj oddział terenowy Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu i jego oddziału zamiejscowego w Legnicy. Tak więc nazewnictwo tego, jakiż to dworcu tutaj działa, jest dość skomplikowane. Natomiast myślę, że jak powiemy Port Lubin czy Dort Lubin, to wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Bo powiem szczerze, nie wiem, czy tutaj ci mieszkańcy już się przyzwyczaili do tortu, czy ciągle jeszcze mówią Dort. Czas jadę tą ulicą Małomicką. Lubin jest takim, bym powiedział, ja przez Lubin przejadę według wskazań nawigacji, jadąc w kierunku Legnicy. Natomiast no, w Lubinie nawigacja ma przystanek, więc ona nas wprowadzi, nie wiem, w jakie miejsce Lubina. No i tam będzie przełączona na trasę w kierunku Legnicy. Mam nadzieję, że nie przemieli trasy w taki sposób, żeby nas swobodnie wyprowadzić tą samą drogą, gdzie jesteśmy teraz. Wygląda na to, że jedziemy prosto. Że jedziemy do centrum. Natomiast zwróćcie uwagę, że dojechaliśmy do drogi krajowej numer 3, czyli drogi łączącej Wrocław ze Szczecinem chyba. Więc gdybym trójką, nie S3, a zwykłą trójką, jechał sobie od Szczecina aż do Wrocławia, to i tak przez Lubin bym przejeżdżał. Przy okazji widzimy też tą głupotę znakowania w numeracji dróg S3, DK3. Po prawej stronie chyba stadion w Lubinie byśmy mieli, gdybym pojechał w prawo. No ale cóż, jedziemy jak nas prowadzi nawigacja. Nie ma czasu na pędzenia, kluczenia. Jeszcze kawał drogi do domu. Trzeba przyznać, za 200 metrów na rondzie pierwszy zjazd, że Lubin jest no bardzo ładnym miastem. Oczywiście tutaj już powiedzieć gdzieś bliżej centrum, bo patrząc tylko na to, gdzie zaczynałem nagranie, jesteś na miejscu.
To już tak ochoczo bym nie powiedział, że jest miastem ładnym. Znowu kieruj się na wschód. Poprawianie nawigacji. Jak nas tutaj nawigacja przeprowadzi. Skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Skrzyżowanie, jak widzimy, z ogólnym sygnalizatorem. Sprzeciwka stoją. Ulicę Armii Krajowej skręciłem. Następnie każę w prawo pojechać. Skręć w prawo. Chyba rynek lubiński. Za 100 metrów na rondzie drugi zjazd. Za 500 metrów skręć w lewo. Oczywiście puszczamy tutaj pieszego. I tutaj nie. Przejazd zamknięty. Co to znaczy? Czyli tu chyba nic nie jeździ już. Pozostało tylko torowisko w jezdni. Skręć w lewo. Aj się tu poplątałem. A za 200 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Jesteśmy przy dworcu w Lubinie. Za 200 metrów na rondzie pierwszy zjazd. Lecę cały czas prosto. Przejazd kolejowy. Tak się tam zaciekawiłem tym, cóż to będzie znaczyło ten przejazd kolejowy, przejazd nieczynny, że aż się, można powiedzieć, potraciłem. Ja mam tutaj jechać na wprost. No oczywiście taksówkarz musiał być pierwszy. To, że zwalniałem, dla niego nie ma najmniejszego znaczenia, że ja też będę jechał tutaj prosto. Boże.
teraz jakąś chyba obwodnicą lokalną. Za 500 jedziemy. Metrów skręć w prawo. Wjeżdżamy na trójeczkę w kierunku Legnicy, a więc chwilę temu na trójeczce byliśmy i przejeżdżaliśmy przez nią. Teraz sobie na nią wjedziemy. Natomiast teraz jest chwilka czasu, aby powiedzieć, że tak naprawdę Lubin jest bardzo pięknym miastem. Tutaj jak w wielu tutaj mijanych na terenie Zagłębia Miedziowego miast, muszę to powiedzieć, widać, że KGHM tutaj funkcjonuje, działa, że widać te pieniądze miedziowe tutaj, o. Czy też widać te miedziaki, można by powiedzieć. I dobrze, bo powtórzę to wszystko, co już mówiłem gdzieś indziej, przy jakimś innym mieście, że tam, gdzie działa, funkcjonuje przemysł, tam miasta żyją, funkcjonują, pięknieją, rozwijają się, a tam, gdzie przemysłu nie ma, tam miasta umierają, wymierają, bo ludzie stamtąd po prostu uciekają. Teren zabudowany mi się kończy. Jeszcze widzę przejazd raz kolejowy. Przed sobą 60. Za chwilę 40. Oczywiście upewniamy się, tutaj nie nadjeżdża nam z żadnej strony pociąg, pomimo otwartych szlabanów. Ile już takich przykładów było, że szlaban był otwarty, a ludzie ginęli, więc obowiązek zachowania szczególnej ostrożności dotyczy nas zawsze przejeżdżania przez przejazd, przez torowisko. To by było na tyle, jeżeli chodzi o Lubin.